Nad zapomnianymi krainami zbierają się czarne chmury. Ciemność zacieśnia swoje objęcia z każdym dniem. Potwory nękają ludzkość jak nigdy dotąd. Pośród tego chaosu dzielni bohaterowie stawiają czoła przeciwnościom losu. Niestraszne są im zagrożenia, smoki, mroczne kulty, śmierć. Nadchodzi czas wojen i niepokojów, czas cierpienia i głodu, zniszczenia i śmierci. Prawdziwe zagrożenie ukrywa swoją twarz. Nadchodzi dzień, kiedy zło ujawni swoje zamiary. Silvery Moon, uratowane przez Aldrenai, zmaga się z demonicznymi najeźdźcami. Miasto będące samotnym strażnikiem między wschodem a zachodem nieustannie od kilkunastu lat walczy z nieznanym wrogiem, nazywanym Cieniem Wschodu. Północ zachwiana jest przez zniszczenie połowy Luskan oraz nieustające walki z zielonoskórymi w Dolinie Lodowego Wichru. Demoniczne siły sieją spustoszenie nawet pomimo starań bohaterów północy. Bitwa pod krwawym kłem skończyła się zwycięstwem okupionym śmiercią i cierpieniem setek. Zielonoskórzy rozpierzchli się, zalewając tym samym północne krainy, a zamknięte portale pozostawiły po sobie demoniczne hordy, z którymi zmagają się królestwa. Południe nękają legiony umarłych. Wrota Baldura, Chult i Kormyr są całkowicie odcięte od reszty świata. Zdane same na siebie muszą poradzić sobie z nadchodzącym śmiertelnym zagrożeniem. Na południu dopiero zbierają się czarne chmury, z których pada krwawy śnieg. Morze skrywa nieprzenikniony cień pośród swoich głębin. Nad Kormyrem panuje wieczny huragan. Dżungle Chult stają się dziksze i gęstsze z każdym dniem. Świat postawiony został przed ostateczną próbą. Być może szczęście, być może chęć zarobku, być może boskie wezwanie. Nie wiadomo, co pcha ludzi do walki ze złem. Nadchodzi czas bohaterów, czas bitew i chwały. Świat uratować mogą tylko najpotężniejsi. Cokolwiek by nie kierowało ich czynami, niosą oni za sobą wiatr zmian. Dmie on w żagle wszechświata z niezwyciężoną siłą. Czy ich silne ramiona, niezachwiane serca i hart ducha uratuje świat przed zniszczeniem? Znam ich osobiście, a historia, którą usłyszycie, jest opowieścią ich życia. A zatem zostańcie chwilę i posłuchajcie. Z percepcji, mądrości. Z percepcji. Percepcja jest z percepcji. Kurwa. Panie światło. Okej. Nie kojarzysz w ogóle języka. Kompletnie, że kompletnie. Ale słowa układają ci się w głowie na pozór jakiegoś zaklęcia. Czegoś w stylu uderzenie w prawdzie albo coś takiego. Dobra. Rzucam charyzmę. O! Krajce, Rów to 30. O ty kurwa. 18 wyrzuciłem, no to praktycznie już więcej nie mogę rzucić. Bardzo. I wtedy mogę rzucić zaklęcie. No to już rzucasz wtedy, no. Dobra. Ciekawe, czy ty wiesz, że przeciwnik zniknął stamtąd. No nie, w ogóle. No dobra, załóżmy, że ten sarkofag stoi po prostu. Przeciwnika nie. Nie wiem, czy... Załóżmy, że o tym wiesz, no jakiś tam efekt tego zaklęcia. No, mam pojęcie. Ale sarkofag sobie stoi. Przeciwnika nie. Może to sarkofag znika po prostu. Pewnie. No nie, tam on trwa godzinę i... Chuj postawiony i stoi. Tak. No dobra. Pojawia się niewidzialna, nieruchoma cela, no to my go widzimy. Okay. Przy celi. Znaczy, no to niewidzialna. Tak czy siak, nie? To niewidzialna.
No to okej, okay. To znikł. Ściągnąłeś już to się, na siebie rzuciłeś, czy jeszcze nie? Co? Jeszcze nie? No jeszcze nie. Dobra. Po jajcach tam pójdzie kopę, będzie punktował. I droga otwartych dłoni. Rzuć mi rzut na mądrość. Znaczy nie wiem. Kurwa. To drugie. Siła po prostu tego dziadostwa jest 18. Nie musisz to przyjąć. No zresztą. Kostką samą, no. No dobra, to chuj. No to waleć. O. Za 29. Kurwa. O. 11. Drugi atak to jest dodatkowy. 26. Trafiam? A, to na trafienie. Tak. Kurwa, macie bane gówno. I 7 jeszcze obrażeń. No i jeszcze masz ten za to, że atakowałeś, tak? Już wykorzystałem akcję na technikę otwartych dłoni, żeby go powalić, żeby miał bez zależności. Ale to nie siadło. Nie siadło. Potem masz z atak jeden atak, i masz z akcji dodatkowy atak. I teraz jedynie mi został jeszcze ruch. Znaczy nie został, mi jeszcze niby dodatkowa akcja, ale chuj. Jak się chowa nam na tyle? Dobry. Razeki? A cię nie znam, nie wiem, czy ty dobra jesteś, czy zła. Widzę, że ty masz się skrzydła i tyle. Ale ty wykorzystujesz to odstąpienie w ramach, czy to nie jest odstąpienie, to jest ruch? Mam wartownika i tak, czyli jeden chuj. Nie może mi zaatakować. Więc cokolwiek, mam tak, że mogę wstępować, no. Wstępować. A, tak, jak ma wartownika, no to samo, że... Mogę wchodzić, wychodzić i mi nic nie może zrobić. Nie wywołuje żadnych okar. Skoro ta babeczka jest do mnie tyłem, spróbuję wbić jej sztylet w szyję i skończyć. Pochwę. Rządło raz jakiego. Jest to szyję? Chyba jest. Wydaje mi się, że jest. Jest szyja. 17. Trafienie? Nie. Zaskoczony przeciwnik? Taki... Czy nie? Co? Zaskoczony przeciwnik? A, zaskoczony. No. Zaskoczony, ale i tak nie trafiasz. To jak jest zaskoczony, to nie ma, że ułatwienie czy coś? Nieprzygotowane? Właśnie. Czy to jest, że wtedy traci KP ze zręczności? Właśnie. Drugi atak w tym razie. Co się nazywa? Tutaj działa? Ale ja się przysiądę. Taki kurwa, bo troszkę się martwi o siebie. 34. Kurwa, masz na tej skarpetce. A nie złapałeś. Krytykiem. No i jesteś na pewnikiem. Przecież to jest tylko przykryw. Ja wiem. Krypto. Ja ręczku. Ja mam to. Ludzie, no świat się kończy, no. 42 cięte. I 15 święte. Okej. Okay. Kiedy zadajesz przeciwnikowi święte obrażenia, widzisz jak
tak jakby część stali odrywała się od kości, dosłownie próbując rzucić ten odrzucić w ogóle ten to ciało, nie? Całkowicie, tak jakby się próbując uchronić od tego, żeby więcej świętych obrażeń nie dostawać. Dobra, tyle? Okej, okay. Akasza? No dobra. W tamtą, w pół babkę. Pół chłop, pół chłop. No tak. Moje... nieziemskie uderzenie. No. To będzie tak. 26 na trafienie, 21 na trafienie i 14 na trafienie. Żaden z nich nie trafi. Żaden? Żaden. Żaden? Żaden. No tyle. Okej. Okay. Xeros? Chodź to szok. Na siebie rzucam. Rozumiecie? Takie przyspieszone czy zwykłe? Bo na zwykłe mam okazyjne. I pierwsze z nich to będzie rozmycie. W odbycie chyba. Odbycie. Okej. Okay. A drugie dezintegracja. Drugie nie. Czy wybrać świetlisty profil? Tak, chyba albo nie. Nie. Bo nie wiem, czy podziałam, nie? Na tym się zastanawiam. Dobra, jak się rozmyłeś, to mam 50-50, żeby cię trafić? Mhm. Okej. Okay. Mm. Dobra, okej, okay, no zaraz i pod siebie ciemno rzucam. I zobaczymy, co będzie. Siedzę sobie. Cześć. O kurwa, ty wiem, czy to działa. Ile to jest na ile? Z pierścienia, więc nie wiem. Jak... ile tam ta ciemność ma? Ja nie mam teraz pola, więc... 3? Czy 6? Metrów. Ciemność 4,5. Promień 4,5. 4,5. Kurwa, to jedno robiłem. No ja mam. Ksero się rendaliło, nie pamiętasz? Na swoją korzyść. Tak, tylko teraz jest. Czyli. Dobra. Okej. Okay. Ciemno. Już? Nie, może się do tej dziury w pierwszej kupić. Myślę, że nie bardzo mi to będzie przeszkadzać. Okej. Okay. Jak się odwróci, jak ci nie przypierdoli. Kobieta się po prostu odwraca i ogień trzaska z jej miecza jak dosłownie lawina spada na cenę na człowieka białego. A to jest atak, nie to, że tam zręczność, niezręczność. Dwanaście. Sorry, 14. Takie ataki to tylko Marvela. 30? No, u Marvela też się takie zdarzają, chuju. Używam cieni, żeby się zasłonić. Okej. Okay. I płomień otacza tylko twoje cienie. I udaje ci się w takim wypadku osłonić od ataku. I... 29. No to już tu gwiazd. Mogę
wykorzystać, więc trafię. Trochę szedł do tej konkluzji. ...24 punkty obrażeń od ognia. I... 18 punktów obrażeń ciętych. Masz wrażenie, jakby ktoś cię lawo po prostu polał. Dosłownie mentalnie strzepuje z siebie krople roztopione skały. A nie, sorry. Do końca rundy, jak użyję tą umiejętność. No dobrze. To czyli co, tam też nie trafiłem. In the future. Dobra. Ale nie masz już przyspieszenia. Dobra. Czyli można 23 kopę, tak? Ruch rolny. Tak było zostawione na ten na jakby są odstąpieni. Tak, tak chcecie grać. Jaką ty masz rasę? Co? Jaką ty masz? Leśny lew. Leśny elf? Lew. Leśny mech. Leśny mech. Gram mechem. To kurwa. Nawet IQ podobne. Zasięg. Promień 18 metrów. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dobra. Poza Xerosem wasza trójka musi rzucić rzut obronny na kondycję. Pod wami pojawiają się fioletowe wzory, które zaczynają formować się w krąg, który nagle wybucha energią. Rzut obronny na kondycję, tak? To jest zaklęcie? To ja rzucam przeciw zaklęcie. No dobrze, to rzuć kostką. Bo musisz powyżej trzeciego poziomu rzucić kostką. Nie? Tak? Mam jej czwartego kręgu. Czytam. Wykonaj te swoje cechy bazowe i 10 plus klucza stopień trudności. Takie coś jest tam? Tam nie ma coś takiego, że po prostu wykorzystuje... Tak, do tego tam trzeciego kręgu, czy tam tego? Już. A potem nie wykorzystuje po prostu większej, tak? Większej, ale maksymalnie do czwartego. Wrzucasz ten czar, wykorzystując komórkę z czwartego kręgu, przerwane zaklęcie nie przynosi efektu. Jeśli jego krąg nie przewyższa tego, z którego rzucasz przeciw zaklęcie. Okej. To jeszcze raz, jak się tam to liczyło? Silenia rzuca czar co najmniej czwartego kręgu, wykonaj test swojej cechy bazowej. Stopień trudności wynosi 10 plus krąg czar. Przy udanym teście rozpraszasz rzucanie zaklęcia, nie przynosi żadnych skutków. Dobra. 255 strona, żeby bardziej... Cechy bazowej, tylko to nie jest rzut obronny, czyli premii zbiegłości nie dodaje, tak? No nie. Rzut na charyzmę musisz. Rzut na charyzmę. 8. Znikaj, nic się nie dzieje kompletnie. No dobra, to ile? 12. No to teraz rzucam tak by... na... Jak się nie udaje, to rzucam... Nie, no na tą kondycję, no. to są jakieś jaja. Tragedię masz tych rzutach. Ja cię 9. Ty, ja dotykam tych twojej kości. Ale daj dotknąć tylko. Wiedziałem, kiedy rzucić zaklęcie. Dobra, pedały. Więc... Ale 20 już się posypała. Nie, no często miałem 19, tak?
To teraz jakoś tak próbowo. Nie zawsze można. O Boże, no. Nie. Kurwa. Ja pierdolę się zaczynę. No, chyba tego nie przeżyję. Pierwszy raz mnie dostaje w pierdolu i... Ja dostaję za ciebie. Bardzo znośnie, 37 punktów obrażeń nekrotycznych. 37 na pół. A to jest czaroprzerobek, tak? Tak, krąg śmierci. 37 czy da się to uniknąć, tak? Unikiem. Nie. Bo? Bo zanim go zauważysz, on się po prostu wypala. Dlatego możesz go tylko przytrzymać. Stąd rzut na kondycję, nie na zręczność. Bo nie widzisz procesu rysowania. Ile mój czy 4? 37. Tak mi się wydaje, 37. 37 było, tak. No. Dobra. Nie mam zamiaru ryzykować w takim wypadku, bo tego Xerosa to nie złapiesz, bo to... Przedeś na mój ten? Tak? Na twój odcisk, no. To... czekaj. Iść znowu, ja już cię będę bił zaraz. Chyba. Śpi. Chyba. Tak. Chyba. No. Nie mówię, że na pewno. Tak. Muszę być pewny. Tak. Wiem, że miałem za to. Zaraz odpowiedz, będzie go. Może jeszcze kostkami. Jeszcze kostkami, kurwa. Dzisiaj go będzie bił. Gdzie go bił? Kurwa, gdzie jest ten atuty? Wartownik? Nie, czujny. Czujny wartownik? Czujny wartownik. To czujny, no to tylko, że nie może ci z zaskoczenia zaatakować. A wartownik? A wartownik jak już, ale to jeżeli przebiega obok ciebie, to wtedy możesz go huknąć. I możesz go huknąć nawet jak odstąpienie robi. Dobra. Już? No. Dobrze mówię? Kiedy atakujesz okazyjnym, szybkość spada, przeciwnicy, którzy wychodzą z twojej strefy, to tak? Ruch... Jeżeli atakuje kogoś innego niż ty w twoim obrębie, także... Dobrze. No, możesz mnie jebać. 24? Kurwa. Tak. Poproszę. Poproszę. Zablokowała się między 7 a 3. 24 punkty obrażeń od mocy. 25? Też. 30 punktów obrażeń od mocy. Kryt! Co do chuja? Uwaga, wykorzystuję punkt ki, żeby zrobić odskok, tak? Bo inaczej masz 50 punktów obrażeń od mocy. Odstąpienie, tak? Można wykorzystać wtedy. Odstąpienie to jest, że po prostu chcesz mnie uderzyć, czy coś takiego, bo czy urywa coś było takiego. Pierdolę. Co to jest? Wydaje jeden punkt ki, by zrobić unik przy ostatnim ataku. No dobra, tylko teraz tak. Każdy atak przeciwko tobie ma utrudnienie. Jeśli widzisz się tam atakującego i tak dalej. Tylko... dowiedziałeś się po otrzymaniu obrażeń. Więc następny ewentualnie atak będzie miał utrudnienie. Czekaj, na pewno?
na kamerze ci pokazać? Kiedy się dowiedziałeś? Unikasz przed atakiem. Po ataku, no to chuj. Trzeba sobie było wydawać punktki, kiedy jeszcze żyłeś. Ile tu było tego? W ostatnim 50. Wcześniej 30 i... 80... 24? Coś takiego? 104... 4 i 19... 123. Jestem na minusie. Całe 30. Kurwa. Okej. Tak ja długo wytrzymał. Ile punktów obrażeń ci zadałem? Łącznie 104. Okej. Okay. Rzuć mi rzut obronny na kondycję. 17. Dobra, więc się nic nie dzieje, ale czujesz, jakby twoja dusza była dosłownie wydzierana z ciała. Mara, kiedy wyciąga ostrze. No, dosłownie. Okej. Okay. Następny. Rzuć w takim wypadku rzut przeciwko śmierci. Sukces. Na pewno. 16. Mhm. Nawet kurwa. Chyba ty. Ja mam spokój, to nie mogę używać. Na wszelki wypadek zawsze mogę spowodować. A no, czwarta. Spokojowo. A nie są bez tego. Rzucam całą. I... Dziękuję ją. Utrudnienie w testach cech przy jednym punkcie zmęczenia. Cech? Nie, w sensie tam... Utrudnienie w punktach cech jest? Testach cech, no. A to nie było zmniejszenie prędkości? To dopiero na drugim. A to na drugim, popieprzyły mi się. Jak stoi frontem do ciebie, to musisz uzyskać 27. 27. Okej. Okay. I za 12. Okej. Okay. I zrobię... A, bo tak stałem. No nie wiem, krok do tła. Krok do tyłu, żeby nie stać tuż po przytek. Dobra. Nakasza. Łapię tego ciula. I drzwi przez wymiar. Fajnie było. Śmala. Zakserozy. Albo w ogóle. Musisz widzieć teren. No to za. To dalej musisz widzieć teren. W sensie się tu nie pojawisz, tylko jakoś tam. A poczekaj, bo to ma daleki zasięg, to gdzieś tam jak najdalej. Czy jak rzucasz zaklęcie, to nie prowokujesz okazyjnego ataku? Mam maga biternego, więc... Tak, ja nie wiem, czy ma tak działa. Nie wiem. Nie, słuchaj, masz, ma, ale... palce, nie. Mam maga biterna, ale zdaje mi się, że właśnie mag biterny nie robił tego. Nie robił tego. Nie robił tego. Już mam. Mag biterny, jesteś w stanie zapewnić to nie, kiedy otrzymujesz obrażenia, ułatwienia, to nie. A nie, to tutaj nie mam, niestety. A co jeszcze masz? Więc... Nie wiem, jak działa spelowanie ogólnie. Znaczy, no rzucasz zaklęcie, więc prowokujesz okazyjny atak. Jeżeli masz wartownika, to wtedy tak. Jeśli nie masz, to też. Nie, zabójca magów, przepraszam.
kiedy zabójca magów dopiero, kiedy przeciwnik w promieniu 1,5 metra od ciebie rzuca czar, możesz zaatakować go bronią w ręki. Okej, okay, to jest przy rzucaniu zaklęcia, ale kiedy w obszarze zagrożenia przeciwnika wykonujesz akcję inną niż atak na tym przeciwniku, to prowokujesz okazyjny atak. Dowolną akcję. Możesz zacząć uciekać, możesz robić pompki, możesz przenieść skrzynkę. Nie ma znaczenia, co to będzie. Jak nie masz przyspieszonego zaklęcia, które nie wymaga od ciebie żadnych efektów, to jest... Piętnaście? No, nieważne. Zabrałeś ciula. No, zabrałem jakiegoś tam ciula. Jak no. Ja mam ten zasięg daleki w ciul. 150 metrów. Kurwa, to weź nas wynieść pizdu stamtąd. Jebać ich. No i sobie tak daleko, dobra. No i w sumie to na razie... Tyle. Nie, tak, tyle, bo nie mogę nic więcej dodatkowo robić. Okej. Róż w tym moim swoim świecie kochanym. Pewnie dobrze, no możesz tam Trzepsona uprawiać i to jakby... Co tam Xeros robi? Dochodzi z ciemności. Ile do integrację. Lecą na ryj. Trafiam. Jeszcze nie wiem, na zręczne. Dobrze. Osiemnaście? Od razu rzuciłem na drugą. To 17. 18 i 17. Pincet plus, pincet minus. 150. Za 80 pierwszego na kilka. Czyli drugie, 80. Obydwa promienie wybijają ogromne dziury w ciele przeciwnika. Ale już a nie, jeszcze z kostura mam dwie dezintegracje. Świetna jest. Okej. Okay. Dobra. Ile masz równo 30 punktów? Ja mam 30. Ile musisz wpierdać, żeby mnie w ogóle podnieść? Co laska. W teorii w jednej akcji to zrobię teraz. Dokładnie do zera. Kurwa, jakby było na jeden. A nie masz ocalenie za to? Ocalenie? Śmiercią? Albo przedstelenia? Kapłańskie? A, bo to już jak ma na minusie, to mogę mu rzucać taki? Powstrzymanie śmierci. To jak ma ktoś na minusie, to rzuca mi? Mam to, oczywiście, że mam. No kurwa, panie. Jest. Dotykasz, żeby istotę mającej zero w atakach, tak? I ją stabilizujesz. Wchodzę w twój obszar zagrożenia. Okazyjnie mnie atakujesz. Okazyjnie. 31.
No i krytyk. Tylko będzie za 11 razy 3, 33. Tak się rzuca krytyk. Z jedynkami na kostkach. I za 12 świętych. Okay. Kolejne płaty stali dosłownie zaczynają jakby odchodzić, trzeszcząc tylko na jej ciele. Sztuczka, co to? Trzydzieści dwa. Trafię. Osiemnaście od ognia i 27 ciętych. 17, to 19, sorry. W sensie 19 na trafienie. Nie, i kryt. Co? 24 od ognia. I 30 ciętych. Rozproszenie magii na efekt ciemności. Ciemność to jest który poziom? Drugi, trzeci. Rozumiem, że ona widzi w ciemności. Co u niej? Ta? Tak. Ciemność to się nazywa? Całunie. Mówiliśmy o całunie? Tak. Kiedyś? Widzi w ciemności, ale całun jest efektem ciemności, tak? Po prostu. Ciemność ma kleros. W ciemności ma widzenie po prostu. To jest drugi krąg. No bo to jest widzenia, więc... A, okej. Okay. No tak, ale to ciemność, w sensie, no. Wskazujesz punkt, czyli taką widzi, magiczną tak? ciemność, tak, 4 pół metra, to to. Okay. Daj mnie... Ciemność zniknie i odsłania się taki serc. Aaa, kurwa, to nie była dezintegracja. To tak strzela. Dobra. Potrzeba to taki kabana. Xeros. Rzuć mi rzut obronny na kondycję. Nie, rzuć mi rzut obronny na zręczność. Aciul. Cię kurwa twoim własnym lekarstwem potraktuję. Bohatera. Ale czekaj, bo ja ty masz tą. Skromny. A rozmycie. Już patrzymy. O nie, ten. No ale tu jest całkiem co innego. My. Ja wiem. A czekaj, ale to nie masz zaklęcia. Nie, to masz zaklęcie, tak? Swojego. Tak, tak. No. Masz tam stronę? Nie. Ale ustaliliśmy, że panie z robią 50-50, a tak naprawdę ma całkiem roar, inne roar. Działanie rozwoju. Ten roar. Że utrudnienie testa ataku. Nie? A, no to, no tak, pamiętam, to było kompletnie bez sensu. Teraz kapłan jest potrzebny. Dobra, to mimo wszystko jest promień. Więc dajmy na to, że powyżej 50 cię trafi. Dobra? To muszę dziesiątki mojego życia. Okej. Okay. Czekaj, to jest dziesiątka. No, 95. I teraz jeszcze na trafienie takie. I w sensie zręczności. I teraz na zręczności. 27.
Kurwa. Ja metę kutasa. Ale kutas. 16 jakoś. O! O! Jeszcze jedną rzecz się właśnie zapytałem. No. Co? No ja, na szóstym poziomie jak kogoś leczę, to jeszcze sam siebie przy tym teraz leczę. Tak, tam nie ma, że połowa? Nie. No, to racji nie ma. To tylko Xerox może tutaj wyceć za dezintegrację. Prawo dezintegracji ma tylko Xerox. A Zeki, trzymaj się tam. Dasz radę, wierzę w ciebie. Trzepaj się tam. No też widzi, tak? No, mogę dopytać, o, to pytać. Ja wiem, wiedziałem. Mogę nie pytać, ale chciałem zapytać. Dobrze. Może byś 30. zapomniał. 30. No to zakrywam się cieniami. Dobrze. Mniej. 31. Nie tak. 31. 32. Kurwa. Dobrze. Defror. Kurwa jebany, czy... Gdzie moja piżama? Razeki? Spierdalam. To spierdalaj. Gdzie najbezpieczniej? Najdalej. Do Xeroosa. No wszyscy chodźmy, kurwa. Dostajemy. W grupce sobie stajemy, kurwa, blisko rozpalmy i czekajmy na zbawienie. Kurwa, ma. Nie mogę. Widzisz, jak Razek biegnie, a ty pierdalaj. Łukiem, kurwa. Dobra. A ta dezintegracja to od kolor. Raz, dwa, trzy. Dostałem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 to jest 24, tak? 4, no. To masz 18,5 z tego. 9, czyli jak będę biegł, to zrobię 2 razy 27 tyle. 27 to wychodzi. 18 to jest 27. Czyli jak będę biegł, zrobię 2 razy tyle. Dobra, nie dogonicie mnie tak. Szykuję się na uniki. No ten pociąg zanim teraz zawróci, to... Teraz jak mi turbo spierdalać. Nawet nie biegłem. Nawjecham już na obwodnicę, nie? Dobra, Akasza. Powstrzymanie śmierci na tego pana. Czy mam zero teraz. Masz zero. Jestem zerem, dobra. Dokładnie. To się nie zmieni. Na razie wsio. Okej. Okay. Miałam bardzo co w akcji dodatkowej. Dobra, a ten promień, w której stronie leciał, w takim razie, może nie wiedziałam. Coś cię trafiło w plecy. Ci w plecy. No, ty chuj Boże. Ale co, odwracałem się, nie widzę tego kogoś, tak? Czy... Nie wiem, jeszcze się nie odwróciłeś. Ten, właśnie. No to ja się... Ty się odwracasz? To rzuć mi percepcję. 16. Widzę go. Czarnów? Młodzin. Niewolnik się pojawił? Młodzin się pojawił. Oj, młodzin, niedobry jesteś. Nie lubimy cię. Młodzin do Afryka. Dobry młodzin. Kurwa, mogłem rzucić dezintegrację na rozmycie. Nie, bo tam jest efekt. Też. Tak, to jest shit. Istota, obiekt albo wytwór magii. Kurwa, jak trafisz dezintegrację w rozmycie?
Też 50-50. No on jest rozmyt. No w efekt chcesz trafić. Tak. Więc poświęcam dezintegrację na to, żeby... Ale świadomie trafić w efekt to ciężko, bo świadomie w teorii on nie wie, który to który, tak? Jak jest rozmyt. Ale to nie ma znaczenia, bo... Kurwa. Jak to rytuacja, nie? Jak stoisz we mgle, no, to trudno nie trafić we mgłę. A to tak to działa. Kurwa. Mniej więcej. Nie? No w mgłę trafiasz. Ale niekoniecznie w niego, to, tak? No tak, dokładnie. No ale tu a akurat... jakby se stał we mgle. Nie? A trafiasz w niego, to trafiasz i w mgłę i w niego, tak? Znaczy, no tylko w mgłę, bo wtedy w efekcie zaklęcia jest tylko zdjęcie efektu. No i? No to weź się jeszcze raz zamknij, chłopie. Zamykam go w tym. A ty kurwa lubisz. Nie chuju z moją składkę, żeś nie zostawię, kurwa, na koniec. Magów nie lubię. Lampu całą. Dobrze. No dobrze, no se zamknięty jest, tak? Tyle. A zresztą, to tu mogę stać, przecież, skoro to było i tak niewidzialne. Coś jeszcze? Ktoś jeszcze to wpadnie może. No właśnie. Do turysty. Potknie się. To chyba tak nie działa. Jak takimi... Raz jak zamknie drzwi, to tam... No. Chociaż ciekawe, czy można rzucić to, jakby stworzyć to przed sobą, uciec stamtąd, znaczy w ogóle nawet rzucić to na siebie, uciec stamtąd, skoro jest niewidzialne, to zmusić przeciwnika, żeby się teleportował, jak na przykład tym przejściem tam przed, czy coś. Przejść tam. Przed ciebie. Przed ciebie. No, zasady piątki są bardzo mętne i tak jakby je, jak mówię, kretyn pisał, no jest mało rzeczy wyjaśnionych, niestety. To jak się odwrócę w ten sposób, machnę swoim kozikiem. Tak, tylko razeki. To rzuć mi rzut obronny na zręczność. I ogień. O, 21. To świetny rzut, ale trochę za mało. Tak, 23, chyba że jeszcze coś ci brakuje do tego doliczania. Mamy jeszcze plus jeden. Moglibyście go już bić, nie? A nie ja tylko. Co plus? Plus jeden do trafień jeszcze mamy. Ja na razie to próbuję ogarnąć, żeby tu wszyscy nie pomarli. No kurde, a ja staram się nie zginąć. Ja też staram się do ognia. Ja też się staram nie zginąć. To jest 6. Ja będę miał z tego wymucić. I się tu ruszy. Aby się przeładować, to będę potrzebował ze wszystkich. Jeszcze się przeładować. No. Xenos jest jak strzelba. Łamiesz w pół i ładujesz od tyłu. Ja już ledwo stoję. 5, 6, 7. Kurna, masz 1000 potek przy sobie. Dałem ci to, co zamiast to siedzieć i pić, to... Sok gumiagut. Nieprzytomny, nie, ustabilizowany. Ale jestem nieprzytomny? No, tak, nieprzytomny. Masz zero. To chuj. Jeszcze masz zero. Weź poganie tak w koło niego, może się zaplączę. No tak przez niego, po nim. Kurwa, co my w Snake'a gramy? Się w ogóle nie działo. No to ja tu szparę. Takie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 12, 13, 14, 15.
16 z nulu. Tylko dwa spele zostały z tych turborezek. Wykorzystujących, a reszta to sztyczki, tak? A kasza? Nie. To leczenie to spoko, dobra. Poświęcam akcję. Situation. Nie masz jakiegoś nuka? Akt wiary robię. Czy jak to się u kleryka nazywa? Tak to się nazywa? Tak, akt wiary. Akta wiary. Skupiam swoją moc i... Archiwum X. Za 30 hapsów cię. Kurwa, jestem... Bo rozumiem, że dalej się trzymamy tego, że jak poziom kleryka, to poziom kleryka i... To za 30. A, i... Czekaj, przepraszam. No to chyba zostaje. Plus jeszcze 5. I co? No i tyle na razie. Serios? A, no dobra, trudno. Co? Jeszcze chciałem się, mogłem się ruszyć, no ale... Ja nie leczysz przy okazji, leczysz się też przy okazji. Trochę się uleczyłem. To leczenie tak sztuczkę wykorzystujesz? Które? Leczenie. To? Nie, ogólnie leczenie. Nie. To mam normalnie. Tylko mam oddzielne ten dla kapłana spele, a oddzielne dla tego. Czarownika mam 4, tylko slowy. Nie. Pryzmatyczny rozkaz. Tylko ja to wiedziałem, że coś klujesz tą techniką otwartej dłoni. Dobra, i ja muszę rzucić. Salanderilla. To jest 7 poziom pewnie. Nie, chuja. I... Skurczę sobie. Który ty masz poziom, zaraz? Jeszcze raz. Ani tu. 4, 7 rzucam. 5 czasami. To właśnie niektóry kromi. Znów na pęcz. Mały 140. Dobra. Teraz jak sobie wybrać cele? Mogę sobie wybrać, czy nie robimy jakąś osobność, czy co? Na jakie zasady? Kurwa, no nie wiem. No bo tutaj, no tutaj fiolet ciekawy wypadł, więc... W kogo? Nie chcę... Pokaż nam ten opis tego zaklęcia. Bo nie wiem, czy znowu nie jest tak, że to po prostu daje wytrysk kolorów i dwa trafiają ten, tak jak pryzmatyczna ściana działała kiedyś. Od góry. A nie, tutaj wystrzeliwuje po prostu promieni. 8 promieni. Grubości przybliżaj. No, bo musisz określić od razu... Jak rzucasz kostką pierwszy raz, to od razu określasz cel. No dobra, to załóżmy za pierwszego to pytanie. Ten, drugi, ten. No to 10k6 od trucizny. No już nawet nie rzucę. No to tak myślałem, że właśnie jak trucizna ten... Ale natomiast... Ta postać jest oślepiona. Prawdopodobnie wygnana do innej sfery. Czyli w ogóle nie ma. Idę się wygnać do kibla, zanim to ustalisz. Śmieszne, nie? Szkoda, że w Rendalila tego nie trafiłeś.
O ty tym trafisz go? O, Benz, jakby ten miał następny poziom, to... Ale zarąbiście, panie! Co? A czekaj, mam to cały czas z tego? Słona... Czy tutaj nie mam tego? Jest, mam odsłona przed śmiercią... Jakie mam tu wpisane? Dobra, spoko. A nie, no mam z kleryka, dobra. Jest szansa, że będzie mieć to gówno z głowy. To białe? No. Tak, moje spole się już bardzo wysrały. Może na zamknę w klatce? Białasa wypierdolę gdzieś indziej, na inny kontynent. Jeszcze kurwa jakiś Chińczyk został, kurwa, żółtek pierdolony. No są robaki te wpierdzają Chińczyki. Żółty. A ty smakuje ci pizza? Cieszę się. Nie pomyliłam już czaru, że oni się stresie, no bo pojawiło, a że chcę ci mieć, to bym musiał wydać. Krona. Jedno tyle poświęcić na spalenie komórki, stworzenie sobie punktu zaklinania. No, ma z tą barę, więc je. Drugą turę, żeby jeden trzeba rzucić. Trochę długo by to trwało. Dobra, w mojej następnej turze rzucasz rzut na mądrość. W twojej? W mojej. Okej. Okay. Ale jest oślepiony. Nie, nie jest oślepiony. Tak, oślepiona jest już od tego momentu. Na długo? A po prostu. Jak rzuci w mojej turze. W twojej następnej turze musisz wykonać rzut obronny na mądrość. Myślisz, że dojdzie do twojej następnej tury, tak? No nie. No, okej, okay, dobrze. Dobrze. Czekaj, jeszcze się nie ruszy, tak? Już to zrobiłem po swojemu. Nie spierdalam, kurwa, za mapę. Tak swoją drogą. Jak chcesz, to... Może tak bardziej w tą dalej od tamtych, żeby w razie co komuś rozpędziało obszarów, kogo coś podrapało. O, właśnie. Obszarówka poszła. Poszła rakieta. Od trucizn. Jest taki wiatr. Jest taki wiatr. Co z tego wiatr? Jest taki wiatr. Jest taki. No dobrze. To teraz tak. Skoro i tak jestem oślepiony, to jeden chuj, to i tak by dostał. A... Będzie ci stał. Z duchem twoim. Jakie to mam? Czekaj, taki. Tylko wymienimy. Daria. Kurwa. Czekaj, to inaczej to są. Jeszcze kurwa większy miał życie. Tak, jak twoja stara. Nie mam tu nic takiego, no. Masz kurwa małpę, Janusz. Mam też kolegę, Janusz. O kurwa, o taki będzie. O taki, o taki, o kurwa, no lepiej. Łatwiej trafić, chuja. Plus jak... Prawie chuja narysować, tak sobie drogę jeszcze przedziały. Ja teraz i tak będę rzucał 40 na trafienie. Ni chuja nie trafiłeś, tego trzałeś. Kurwa, nie.
Jego ciało, Rendarion niewiele myśląc, po prostu rozrywa serce, które ma tutaj na klatce piersiowej, no bo ono wystaje. Kiedy serce pęka, wylewa się z niego złotawy płyn. Łączy się z ciałem Rendarila, tworząc z niego wręcz monstrualną bestię, która jakby od góry jest czymś w rodzaju człowieka, a od dołu czymś w rodzaju węża, zrobionego jak ze złota i czerwieni. Nawet wygląda to całkiem ładnie, nie biorąc pod uwagę tego, że to jest po prostu... To jest ogromny potwór. Rozmiar wielkości ogromnego smoka. Także tego. Nie, a ty ja. Tyle w swojej turze. Czy można spierdolić całkowicie z tego miasta? Kurwa. Jak to było? Będę do klasztoru, tak? Tak, pójdę do klasztoru, czekaj. Bo ja coś jeszcze mogę zrobić, że się trochę podleczę z tego, co wiem. Mhm. Chyba trzy razy wysokość poziomu. Wielki biały ninja. Podleczyć się i spierdalam stąd. Ja was pierdolę, kurwa, zacząłem już, kurwa, tak, dobra. Integralność ciała. Trzykrotnej wartości swojego poziomu. Zrobienie się w ramach akcji. Dobra, to wykorzystuję akcję, żeby się uleczyć za 39. 39 punktów. I tyle. Jest poza tym. Dobrze. Już więcej nie mogę tego. Ryzyki. Potionuj się. To w tym momencie pewnie na wysokość jest taki. Ruchaj go w nogę, ruchaj. U nas jakiś zbierdala, kurwa. To sobie. Taka ciekawostka, kiedy próbujesz opuścić w ogóle ten obszar, na linii budynków zaczynają gromadzić się potwory w bardzo dużych ilościach, zarówno te latające, jak i te pełzające, łażące, czy cokolwiek. Wydaje się wręcz, że przebicie się przez nich jest absurdem. Dalej są? Gdzieś tu? Jeszcze wcześniej. Na wysokości. Od tu. Dotąd? Tu się zaczynają budynki i tu poszedł, zwiedził, wrócił. Mazek i próbuję skoczyć do dziury. Maksymalnie 50 metrów w każdą stronę, to po prostu potwory skupiają się w stronę, idąc w kierunku monolitu. Mazek i chowa się w dziurę, używa pojemnej wspinaczki z płaszcza i... Zapierdala tam gdzieś, kurwa, pod ziemią jest. Dobra. I tam się potiuje, poty pije. Ręce mu się zaczęły trząść w ciemności. Jezu, kurwa. Jezu, jak się nie napiję. Przecież jem teraz na to. O kurwa. Jest tam telepatka. No. Delira się załącza. Czyli on jest dany takim robakiem jakimś, tak? Półwężem. I dalej widać u niego... Półbogiem. Półbogiem. Dobra, to jeszcze nie problem. Dalej u niego widać to serce tłumaczy? Nie przeszedł, nie rozerwał. Nie, ono jest rozerwane. Nie widać go w ogóle. Nie wiadomo, gdzie w tej formie utknęło, ale nie widać go kompletnie. Przez dziurę w dupie bym w las. Go od środka napierdalał. No jak? Kurwa, znajdźmy jego odbyt. Ja myślę o tym poważnie. No i? No i bardzo, która, tak dalej? Czy ty już skończyłeś w końcu?
Nie już. A, ty już. No, to jest pod... w ciemności. A, dobra. Alkoholizm. Co ja mam teraz zrobić? Mogę siebie wyleczyć co najwyżej. Też i mnie. Też i jego. Też siebie. Wszystkich też. Gdzieś miałem już pierścień. No na to ciebie trzeciopoziomowe. Leczenie. Masz. Najpierw za jeden. Obrażeń. A. Kurwa. A Jarek w końcu zaczął rzucać. Trzy. Teraz kurwa. Za 500. Kurwa, dwa. Trzy. Dziesięć. 18. Plus. Job twoją mać. 18 plus 6 to jest 24. Już mam full, czek. Dziękuję. Jak masz full? Tak. No dobrze. I teraz mogę spierdalać. Dziękuję. I kiedy nawet przymierzasz się do tego i oglądasz się za siebie, to widzisz, że potwory po prostu gromadzą się w wasze, idąc w waszą stronę. A są jakieś te budynki tam? Są, są. Jak wysokie? Tak mniej więcej na oko. Te w większości są zgruzowane. Niektóre sięgają do pięter. No to będzie za jakieś 40 metrów, tak? Nie, nie jest. Nie będzie, nie będzie. Maksymalnie 12. Kurwa, to ja mogę nawet po nich wejść, o tak. I spierdalaj stąd. Ale to pewnie dalej są potwory. Kurwa, kurwa, dalej trzeba się napierdalać. Ja masz. Jarek chciał się no. wyleczyć, zadał sobie samo obrażenie. No. No, ale już tyle. Okej. Okay. Xeros. To na mądry rzucasz. Aha. Jumbo. 27 odpadnie. 4. No to do innej sfery. Wybierz. Nie ma swoją rodzimą sferę, to tam, jeśli nie, no to... to jakikolwiek możesz przejść. W zasadzie mogę, to akurat nie powinno mieć znaczenia. Okej. Okay. Nie ma białego. Może gdzieś tak się mówi, wypierdalaj w imię Merkur. Ja już miałem tylko na 10 metrów, ten typ kurwa jakieś ma kombosy. Kurde skąd. Jak Xeros powie spierdalaj, to do innego... To spierdalamy chłopaki teraz. Dobra. I puf, każdy w innym wymiarze. Kurwa, jak to wygląda? No kutas przed nami stoi wielki. Nadymany, kurwa. Teraz to wygląda jak taki wielki palec, bo to jest taki paznokieś. No, i taki palec. Otóż... To może mu trzeba ten... żalgę podpaznokieć. Albo wyrwać mu ten paznokieć. No, a on się nie zapadł w tej dziurze, kurwa? Ty raczej przykrył. Przykrył. No chuj, no walę w niego dezintegrację, on się nie ruszy, nie ma siły, nie ma opcji, nie, 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 w ogóle zrobić unik. No zręczności zapomnij. Osiemdziesiąt. Ooo!